Jak ocenia Pan dzisiejszą galę Orły Wprost? No, gala wspaniała, wspaniałe miejsce, piękne miejsce, godne tak ważnej imprezy, bo prawdą jest to, Orły to taki moment, kiedy można docenić bardzo różnorodną paletę osób, które tutaj odebrały te nagrody z różnych kategoriach i począwszy od kultury przez rolnictwo, co jest dla mnie najważniejsze i z czego się bardzo cieszę, przez bardzo specjalistyczne jakieś gałęzie produkcji. Także ważne nagrody, wspaniali laureaci, piękne miejsce, Bielsko, wspaniały teatr wiekowy z tradycjami. Oby tak dalej, oby tak właśnie te orły tu w województwie śląskim latały. Jakie wyzwania KOWR widzi w województwie śląskim? KOWR może nie jest instytucją, która wprost wspomaga produkcję rolną, jeżeli taką, bo tutaj ten cel spełnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. My zajmujemy się, z jednej strony to jest gospodarka ziemią, która jest ziemią państwową, ona jest w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa i od tego właśnie KOWR jest, a więc sprzedaż tej ziemi, dzierżawa tej ziemi. W dużym uproszczeniu jesteśmy od tego, aby ziemia rolna sprawowała swoją funkcję, a więc żeby na niej była prowadzona produkcja rolna, a więc i tutaj oczywiście to jest ten najważniejszy trzon rolnictwa. No, żeby produkować, trzeba mieć gdzie, a potem dopiero czym i prowadzić produkcję. Natomiast druga część KOWR-u to taka szeroka paleta działań, i oczywiście promocyjnych, ale również i w ramach rynków rolnych, wspieranie chociażby i szkół, program dla szkół, chociażby i prowadzenie oznaczeń czy znaków jakości żywności. To jeżeli Państwo jesteście w sklepie i widzicie produkt, który jest oznaczony produktem ekologicznym albo produktem innymi znakami, czy też na przykład produktem polskim, to wszystko jesteśmy my, od tego jest KOWR, my te znaki cechujemy, nadajemy, sprawdzamy potencjalnych producentów. Może nieskromnie to zabrzmi, ale myślę, że efekty tego są widoczne. KOWR w województwie śląskim przyjął się, jest rozpoznawalny, mamy bardzo, bardzo dużo kontrahentów, bardzo dużo propozycji współdziałań, także jesteśmy tutaj na pewno bardzo potrzebni.